Wystawa Brzeginki Justyny Górowskiej jest wystawą szczególną z wielu powodów. Pierwszym powodem jest to, że nie odbywa się ona wyłącznie w fizycznej przestrzeni Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, ale doświadczyć jej możemy także w rzeczywistości poszerzonej. Czyli wchodząc do galerii, oglądając wystawę, przy użyciu specjalnej aplikacji, którą proponuje nam artystka, po wejściu na instagramowe konto Wet Me Wild, możemy zobaczyć jeszcze rzeczy, których fizycznie nasze oko zobaczyć nie może i które tworzą dodatkową wirtualną przestrzeń tej prezentacji. Niezwykłość tej wystawy polega między innymi na tym, że oprócz tego, że prezentuje nam najnowsze platformy wirtualne, przy pomocy których możemy obcować ze sztuką i przy pomocy których obecnie ludzie się między sobą porozumiewają, to wystawa ta zabiera nas także w prehistorię, w daleką przeszłość. Wystawa powstała przy współpracy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, któremu za tę współpracę bardzo serdecznie dziękujemy. I eksponaty, które widzimy tutaj w galerii, są właśnie efektem kwerendy, którą Justyna Górowska zrobiła w muzeum. Z czasów dla polskiej państwowości właściwie przedhistorycznych, z czasów, z których pozostało bardzo niewiele przekazów właśnie poza wykopaliskami archeologicznymi. I Justyna Górowska fotografowała obiekty kultury, następnie odtwarzała przy pomocy drukarki 3D. W ten sposób powstały rzeźby, które tutaj widzimy, ale nie są to dosłowne odtworzenia tych naczyń, dlatego że artystka wykorzystała przy ponownym projektowaniu, odtwarzaniu tych form z naturalnych cech narzędzia, jakim jest drukarka 3D. W związku z tym, jeżeli przyjrzymy się tym bardzo ciekawym, pięknym naczyniom, to zobaczymy, że są w nich pewne niekonsekwencje, pewne wariacje, że w ten proces odtwarzania wpisane są pewnego rodzaju błędy, na przykład powtórzenia albo wolne przestrzenie, czyli mamy coś w rodzaju takiej trójwymiarowej kserokopii, gdzie nie wszystko jest doskonałe i gdzie w rezultacie powtarzania formy tworzy się nowa forma. Oczywiście także tworzywo jest zupełnie inne, ponieważ nie są to już naczynia gliniane, ale są to naczynia syntetyczne, które mają zupełnie inne właściwości. Ale bardzo interesujące jest właśnie to, że przy użyciu tych najnowszych technologii sięga się do obiektów prehistorycznych, właściwie dla naszej kultury można powiedzieć, że są to obiekty prehistoryczne, i buduje się pomost między tymi dwoma światami tych społeczności, tej społeczności, która posługiwała się naczyniami glinianymi i tej społeczności, która posługuje się poszerzoną rzeczywistością, rzeczywistością wirtualną, drukarkami 3D, komunikacją internetową. Tworzy się pewien historyczny pomost pomiędzy artefaktami z tych dwóch jakże odległych kultur, ale przy pamiętaniu o tym, że jedna kultura wynika jednak z tej kultury starszej, że korzystamy z doświadczeń ludzi, którzy żyli tutaj przed nami. I też bardzo ciekawe jest to, że były to przede wszystkim naczynia pogrzebowe, to znaczy takie, w których składane były ludzkie prochy. Czyli są one także bardzo mocno związane z fizyczną obecnością ciał ludzi, którzy wytworzyli te obiekty w przeszłości. To zostawia również bardzo szerokie pole dla naszej wyobraźni. Sam tytuł Brzeginki też nawiązuje do tradycji prasłowiańskich, nawiązuje także do tego, o czym pisała Maria Janion w Niesamowitej Słowiańszczyźnie, w której opisuje to, że kultury słowiańskie zostały wyparte
z naszej pamięci, z naszego kodu kulturowego, z naszej historii przez chrześcijaństwo, które bardzo dynamicznie weszło w okolicach X wieku i zaczęło reorganizować całe życie społeczne, ale także całą strefę wyobraźni, wrażliwości, kultury. I Maria Janion dopatruje się dzisiejszych problemów naszej kultury, naszego poczucia wyobcowania i naszego ciągłego negocjowania naszej pozycji z kulturą Zachodu, właśnie w tym momencie wyparcia tej naszej autentycznej, rodzimej kultury, która nie miała szansy dalej się rozwijać, a która zostaje jakąś taką pustą przestrzenią, czymś w rodzaju rany w naszej pamięci historycznej, której nie można właściwie w sposób racjonalny wypełnić. Tutaj pojawia się też freudowskie pojęcie niesamowitego, czyli tego właśnie, co jest wyparte, co jest zakryte. Dla nas rzeczywiście myślenie o obrzędach słowiańskich, o czasach przedchrześcijańskich ma w sobie właśnie taki walor pewnej niesamowitości i w takim sensie dosłownym, ale też w takim głębszym sensie podświadomości kulturowej. Postać Brzeginki to postać nimfy wodnej, która jest bardzo ważną postacią dla mitologii słowiańskich, ale także ona pojawia się w mitologii greckiej jako nimfa. I te brzeginki, do których nawiązuje Justyna Górowska i w których postać wciela się i jako performerka, i jako rzeźbiarka, mają bardzo mocne nawiązania do współczesnych koncepcji ekofeminizmu, ponieważ tak jak czytamy w legendach, w przekazach ludowych, w których brzeginki, nimfy wodne cały czas są postaciami obecnymi, są to tajemnicze, piękne dziewczyny, które żyją na obrzeżach rzek, albo jezior, albo stawów, albo sadzawek, które mają taki dosyć złowieszczy i ambiwalentny charakter, ponieważ to są postacie, które zwodzą wędrowców na bagna, które podobnie jak syreny w mitologiach marynarskich uwodzą mężczyzn, którzy za nimi idą i potem ponoszą śmierć. Są kobietami nieosiągalnymi, są właściwie takimi zabójczyniami, ale jednocześnie słyszymy ich przepiękny śpiew, uwodzi nas właśnie to piękno, tajemniczość tych zwiewnych postaci, które pojawiają się gdzieś właśnie na bagnach albo nad jeziorami czy nad rzekami i o których słychać tylko w opowieściach przekazywanych z ust do ust. Ta brzeginka dzisiaj jest pewnym takim archetypem dla kobiety, która jest niezależna, która jest świadoma także swoich mocy, swojego wizerunku, ale także takiej, która jest świadoma ekologicznie. Bo ten wątek właśnie ekologiczny jest dla Justyny Górowskiej niezwykle ważny w jej pracach. Artystka, która realizowała swoje prace w różnych, także egzotycznych miejscach, na przykład w Indonezji, albo w czasie podróży swoich po Stanach Zjednoczonych, bardzo zainteresowana jest na przykład kwestiami kryzysu klimatycznego, kryzysu wodnego, niedostępności do wody w wielu obszarach ziemi i nawiązuje do tego właśnie w swoim instagramowym profilu Wet Me Wild.
który mówi bardzo dużo na temat z jednej strony wizerunku nimfy, a z drugiej strony ma takie walory edukacyjne i informacyjne właśnie na temat tego, w jaki sposób kurczą się zasoby wody pitnej na ziemi, czyli czegoś, co jest źródłem życia, co jest bardzo ważnym elementem, bez którego egzystencja ludzi na ziemi w ogóle nie będzie możliwa. Także tutaj jeszcze ten wątek właśnie katastroficzny, wątek kryzysu klimatycznego łączy się z tym wątkiem archeologicznym, ponieważ na wystawie oglądamy ślady kultury, która już nie istnieje. I artystka zastanawia się, w jaki sposób ślady naszej kultury będą także odczytywane przez archeologów dnia jutrzejszego, przez archeologów przyszłości. Co zostanie z naszej cywilizacji? Czy profil instagramowy będzie przedmiotem eksploracji archeologów? Czy zostaną po nas na przykład takie naczynia wydrukowane na drukarkach 3D? I czy archeolodzy będą wiedzieli, że te naczynia nawiązują do śladów z jeszcze wcześniejszych kultur?